Agnieszka Jankowska, witam Państwa 6 kwietnia i zapraszam na czwartkowe wydarzenia, a w nich m.in. Metoda na wnuczka nie wypaliła. Mogłoby tutaj dojść do wyłudzenia kwoty około 8 tysięcy euro. Drób można już wypuścić. Ale z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. 8 tysięcy euro mogła stracić 72-letnia Głogowianka, gdyby uległa prośbom dzwoniącej do niej kobiety, która podała się za jej wnuczkę. Na szczęście posłuchała dobrej rady, a policjanci zatrzymali sprawcę. To 34-letni mieszkaniec województwa lubuskiego. Jak się okazało, działał nie tylko w Głogowie, ale też w innych miastach. Grozi mu do 8 lat więzienia. Na razie 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Odbierając telefon, starsza Głogowianka nie spodziewała się tego, co za chwilę usłyszała. Kobieta, która dzwoniła do Głogowianki, przedstawiła się właśnie jako wnuczka. Powiedziała, że miała wypadek na terenie Berlina, że musi zapłacić poręczenie, żeby dalej sprawa była kontynuowana, żeby mogła po prostu udać się do Polski. Prowadziła rozmowę bardzo wiarygodnie i tak, żeby wyłudzić jak najwięcej informacji od starszej pani. Żeby tą rozmowę i samą sytuację uwiarygodnić, do rozmowy włączył się również fałszywy niemiecki policjant, który potwierdził, że faktycznie do takiego zdarzenia doszło. Głogowianka mogłaby stracić 8 tysięcy euro, bo tyle potrzebowała dzwoniąca kobieta, by rozwiązać swój problem. Rozmowy słyszał mężczyzna przebywający w mieszkaniu w tym czasie. Zorientował się, że może to być próba właśnie wyłudzenia metodą na wnuczka i po zakończeniu rozmowy zadzwonił na policję, przekazał informację o tej sytuacji. To umożliwiło policjantom przygotowanie pułapki, zasadzki i 34-letni, jak się okazało, mieszkaniec województwa lubuskiego został zatrzymany. Jak się okazało, Głogów był jednym z miast, w którym mężczyzna wyłudził lub próbował wyłudzić pieniądze. Sprawdzamy skalę tego procederu wspólnie z innymi jednostkami policji. W tej chwili już wiemy, że to jest kwota około 100 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa 34-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Na wniosek policji i prokuratury sąd aresztował go na 3 miesiące. Nagrywanie filmików, śledzenie i robienie zdjęć sąsiadom są na porządku dziennym. Mieszkańcy ulicy Parkowej w Lubinie twierdzą, że są notorycznie nękani przez jedną z par, która mieszka w ich bloku. Były doniesienia na policję, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spółdzielni i prokuratury. Sytuacja jest nadal patowa, a mieszkańcy twierdzą, że zostali pozostawieni sami sobie. Przez 20 lat mieszkańcy bloku przy ulicy Parkowej żyli w zgodzie. Blisko 2 lata temu sytuacja zmieniła się za sprawą jednej z rodzin, która wprowadziła się do bloku i wtedy zaczęło się. Bieganie za sąsiadami z kamerą, robienie im zdjęć, prowokowanie i zgłaszanie do wszystkich możliwych instytucji. Jak twierdzą zgodnie sąsiedzi, najgorsze w tej całej sytuacji jest to, że powody są zmyślane przez sąsiada. Państwo ci przy każdym naszym wyjściu z bloku śledzą nas, po prostu. Albo pan po prostu mija nas autem, lub też pani wychodzi z urządzeniem rejestrującym, chcąc najprawdopodobniej sprowokować nas do jakiegokolwiek działania. Pan powiedział, że załatwi sprawę naszych zwierząt, bo mamy psy. Są 3 psy na klatce plus kot. Zabierał nam wycieraczkę wspólną, nie mogliśmy wycierać butów, bo stwierdził, że mu to przeszkadza i tupiemy nogami, on nie może spać. Przy ulicy Parkowej w Lubinie mieszka łącznie 10 rodzin. Do naszej redakcji trafiło 6. Widziałam bardzo często pana pod moim blokiem, zaglądał, co się u mnie dzieje w sypialni, stał na skarpie i to było wielokrotnie. Za dziećmi chodzi, on filmuje, nagrywa, robi zdjęcia. To są sytuacje takie trochę niepokojące też jak dla mnie. Na spotkanie przyszła także kobieta, która wynajmowała lokal od uciążliwego sąsiada. Grożono mi wyrzuceniem z lokalu, co doszło do skutku, bo mnie wyrzucili. Poza tym fałszowanie dokumentów, fałszowanie umów, fałszowanie podpisów. Wszyscy jednym głosem twierdzą, że są zastraszani i gnębieni przez złośliwych sąsiadów. Policja bywa w tej klatce nawet codziennie i wysłuchuje wzajemnych oskarżeń. Nie ma spokoju od 2 lat.
Ja się boję nawet do klatki wychodzić. No dziwne zbiegi okoliczności w klatce zachodzą. Do mnie był na przykład napisany na mnie, na moją rodzinę anonim do MOPS-u. Były to dla nas oszczerstwa. Sąsiedzi uciążliwych lokatorów pukali już wszędzie. Byli współdzielni na policji, prokuraturze i sądzie. Wszystkie instytucje problem doskonale znają, ale wygląda na to, że para jest nadal bezkarna. Moim zdaniem najlepiej jest między sobą się dogadać, a nie dzwonić jeden na drugiego z błahych na przykład powodów, tak? Pamiętajmy o tym, że tak powiedziałem wcześniej, my w tym bloku mieszkamy. Policjanci przyjeżdżają i odjeżdżają. To, na co nam prawo pozwala w danym momencie, policjanci wykonują. Sąsiedzi twierdzą też, że lokatorzy źle traktują nie tylko ich, ale przede wszystkim swoje dziecko. Zaniepokojeni zgłosili sprawę na policję i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Sprawę umorzono, a sytuacja się powtarza. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie nie chcieli wypowiedzieć się w tej sprawie przed kamerą. W mailu odpowiadającym na nasze pytania czytamy. Informujemy, że tutejszy ośrodek w przypadku otrzymania zgłoszenia o niepokojącej sytuacji rodziny wychowującej dziecko zawsze podejmuje działania polegające na ustaleniu sposobu realizowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez ich opiekunów. Udzielanie informacji środkom masowego przekazu na temat indywidualnego przypadku nie jest możliwe. Zdesperowani mieszkańcy zdecydowali się na wynajęcie detektywa. Twierdzą bowiem, że sytuacja zaczyna robić się coraz bardziej niebezpieczna. Konflikt trwa bardzo wiele miesięcy. My nie mamy żadnych tutaj uwag z naszej strony do organów państwowych. Niemniej jednak oceniając i rozmawiając z tymi ludźmi mieszkającymi w tej klatce, na tej ulicy, uważaliśmy i uważamy, że konflikt nie zostanie nigdy załatwiony. Na potwierdzenie słów sąsiadów podczas spotkania z naszą ekipą nie minęło 15 minut i na miejscu pojawił się również radiowóz wezwany przez mężczyznę. A pan zawsze przyjeżdża tam, gdzie ci mieszkańcy się spotykają? Czy to taki przypadek, że za każdym razem pan jedzie? Za każdym razem? To przypadek może. Pierwszy raz się zdarzyło, że pan jedzie tam, gdzie mieszkańcy siedzą? To jest rejon osiedla i robię, co potrzebuję. Ci muszę pojechać, tam jadę. Wyzwiska, groźby, nękanie i nieustanny lęk. Tak podsumowują obecne życie lokatorzy ulicy Parkowej. Sprawa konfliktu sąsiadów trafiła do sądu. Jednak przestali oni wierzyć, że mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc. Zniesiono zakaz trzymania drobiu w zamknięciu. Choć ptaki można już wypuścić z kurników, nadal obowiązują polecenia dotyczące higieny i dezynfekcji. W dalszym ciągu również hodowcy muszą zadbać o to, by zabezpieczyć drób przed kontaktem z dzikimi ptakami. Restrykcje wprowadzono w związku z zagrożeniem wirusem ptasiej grypy. Nie mówimy tutaj o rozporządzeniu, które uchyla wszystkie zakazy. Jest to rozporządzenie, które łagodzi pewne wymagania i na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że kury możemy wypuszczać, ale pod warunkiem, że zachowamy pewne środki ostrożności w stosunku do kontaktu z dzikimi zwierzętami. Hodowcy w dalszym ciągu muszą przestrzegać zasad, które określił minister rolnictwa. Nie poimy wodą, która pochodzi z akwenów, do której miały dostęp dzikie ptaki. Przechowujemy paszę z dala od kontaktu tutaj z dzikim ptactwem. Poimy, karmimy również w takim otoczeniu, żeby nie było tutaj również dostępu dzikiego ptactwa. Przy stosowaniu się do zaleceń drób można wypuścić na świeże powietrze. Istotne jest jednak, by hodowcy również przestrzegali zasad higieny. Myć ręce, zmieniać odzież, której obsługuje, powiedzmy, zwierzęta. Osoby, które uczestniczą w polowaniach, przez kolejne 72 godziny nie mogą stykać się z drobiem. Powiatowy Inspektorat Weterynarii przypomina, że nie zniesiono obowiązku zgłaszania każdej hodowli drobiu. Przypomnijmy, wirusa ptasiej grypy znaleziono u dzikich ptaków, które przyleciały do Polski i innych krajów europejskich z dalekiej północy. Choroba nie jest zakaźna dla ludzi, ale wirus podtypu H5N8 jest bardzo szkodliwy dla ptaków w przydomowych gospodarstwach. Minął termin składania wniosków do tegorocznej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Choć Urząd Miasta nie podaje jeszcze oficjalnych danych, wszystko wskazuje na to, że tym razem padnie frekwencyjny rekord. Tegoroczna edycja Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zapowiada się rekordowo. Zjawisko to śmiało można nazwać pospolitym ruszeniem, bo do społecznej aktywności angażuje wielu legniczan. W ubiegłym roku do magistratu wpłynęło 61 wniosków. W tym roku wpłynęło ich do tej pory znacznie, ale to bardzo znacznie więcej. Prywatnie mogę podejrzewać, że może paść rekord.
Najwięcej pomysłów zgłosili mieszkańcy Starego Miasta. Wśród proponowanych do realizacji na 2018 rok w całym mieście lokalnych inwestycji infrastrukturalnych są tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, siłownie plenerowe, zagospodarowanie wnętrz podwórkowych, chodniki czy place zabaw. Podobnie jak w latach ubiegłych, także tym razem swój pomysł zgłosił jeden z mieszkańców Tarnowa, który na koncie ma już kilka zrealizowanych w ramach LBO projektów. Takie były plany naszych przedsięwzięć, aby na tym placu Ertela, który no jest cudownym placem, starodrzew i tak dalej, można było wypocząć rodzinnie. Czyli plac zabaw, tak jak powiedziałeś, dla dzieci, dla dorosłych, siłownia. Stanie również duża wieża linowa, którą w zeszłym roku mieszkańcy przegłosowali i bardzo im za to dziękujemy, jesteśmy dumni. 7-metrowa wieża ma być gotowa jeszcze w tegoroczne wakacje, dzięki czemu nawet 50 dzieci będzie mogło się na niej bawić jednocześnie. Aktywny legniczanin liczy na to, że uda się i tym razem. Chcemy umieścić ławki, stoliki, przy których mieszkańcy będą mogli sobie odpoczywać. W gronie właśnie dzieci, które bawią się na placu zabaw, będą mogli spożywać posiłki, grać w różne gry, ponieważ zakładamy, że te stoliki będą również wyposażone w takie właśnie miejsca do gry w szachy bądź inne rozrywki. Pośród tegorocznych pomysłów pojawiły się i takie, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie, dzięki czemu w miejscach sąsiedzkich spotkań ma być czysto i schludnie. Chodzi o inteligentne śmietniki. Na przykład przesyłanie informacji bezpośrednio do LPGK, które zajmuje się opróżnianiem koszy pojemników na odpady, że oto właśnie w tym momencie ja, pojemnik, jestem pusty, jestem pełny i należy mnie opróżnić. I cały szereg innych ciekawych rozwiązań. Lista projektów zakwalifikowanych w tegorocznej edycji będzie znana 26 czerwca. Między 2 a 8 października, jak co roku, w głosowaniu legniczanie wyłonią 11 najlepszych ich zdaniem projektów. Budżet opiewa na kwotę 2 200 000 zł. W Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej trwają ostatnie przygotowania do niedzielnej premiery Inwazja szczurów według powieści czeskiego pisarza Karela Czapka. Napisany 80 lat temu tekst został znacznie uwspółcześniony. W legnickiej wersji dramatu bohaterowie korzystają z internetu i komentują ubiegłoroczny film Wojciecha Smarzowskiego pod tytułem Wołyń. Tym razem legnicy aktorzy wystąpią w rolach gadających płazów i bezwzględnych najeźdźców w ludzkich skórach. To opowieść m.in. o kolonialistach i kapitalistach próbujących zbić fortuny na podbitych przez siebie dotąd szczęśliwych terenach. Okrutnie wykorzystani tubylcy, czyli tytułowe jaszczury, przypominają zarówno dawnych niewolników, jak i współczesnych frustratów pracujących w niegodnych człowieka warunkach. Ten tekst, który był wydany jeszcze w 1936 roku i był czytany wtedy w latach 30. jako alegoria narodzący się faszyzm, dzisiaj nabrał niezwykłej aktualności, bo on był chyba jednostronnie dosyć czytany i w czasie wojny i po wojnie. Natomiast w tej chwili on się jawi jako hiperwspółczesny tekst, nie tyle futurystyczny, co właśnie zdarzający się tu i teraz. Myśmy ubrali go w taką baśń trochę futurystyczną. Twórca nie ukrywa, że podczas prób zarówno on, jak i aktorzy znaleźli w tej powieści wiele odnośników do współczesnego problemu uchodźstwa. Wspólnie postanowili jednak, że ma być to spektakl uniwersalny, bez aktualnie politycznych skojarzeń. Choć pewnie i tak uciec się od nich nie da. Trudno wyrokować o tym, czy ten spektakl jest kalką, czy nie kalką. Proponuję, żeby go zobaczyć w całości i potem dojść do wniosku, czy on po prostu w jakiś oczywisty sposób powiela pewne schematy, czy też jest pewną metaforą rzeczywistości nie tylko polskiej, ale ogólnej i światowej, bo tam się bardzo wiele wątków różnych pojawia, od takich narodowościowych poprzez ekologiczne na przykład. Twórca Inwazji Jaszczurów jest nie tylko uznanym reżyserem, ale także aktorem i dramatopisarzem. Poprzednio kierował teatrem w Bielsku-Białej, a obecnie sceną w Katowicach. O sobie mówi, że jest Czechoślązakiem. W widowni legnickiej Robert Talarczyk jest znany. Teraz będzie jeszcze bardziej znany z tej inscenizacji spektaklu Inwazja Szczurów. Szukaliśmy tego tekstu takiego, który zmieściłby w sobie też cały zespół legnicki długo, ale myślę, że bardzo szczęśliwie i z tych fragmentów wydaje mi się, że to może być bardzo interesujące przedstawienie. I to takie właśnie jakby trochę trafiające w punkt dzisiejszych czasów.
Polscy 40- i 50-latkowie Karela Czapka pamiętają głównie jako autora filmowej opowieści, której bohaterką była sympatyczna foksterierka o imieniu Daszeńka. Znają go także miłośnicy twórczości Stanisława Lema. Polski autor z nieukrywaną fascynacją czerpał wzorce z czeskiego kolegi. Obaj twórcy byli zresztą typowani do literackiej Nagrody Nobla. Warto też wspomnieć, że to właśnie Karol Czapek jest twórcą takiego słowa jak robot. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.